Mieliśmy ostatnio próbkę na elektoracie, na wyborach do Europarlamentu. I myślę, że te wyniki tych wyborów są, one bardzo dużo mówią, chociaż są to nietypowe wybory, ale one bardzo dużo mówią i w gruncie rzeczy one są dosyć optymistyczne. Bo zwróćcie uwagę, proszę Państwa, że ci zadowoleni z rządów Platformy Obywatelskiej w Polsce, w mieście, to są często też euroentuzjaści. Dlatego myślę, że w dużo większym stopniu wynik Platformy Obywatelskiej budzący w tych wyborach to jest pewnego rodzaju sukces dla tej partii. Natomiast w przypadku elektoratu, który głosował na Prawo i Sprawiedliwość, który jest dużo bardziej eurosceptyczny i bardzo często nie chodzi na wybory, i w przypadku Kongresu Nowej Prawicy, który też jest eurosceptyczny i bardzo młody, często antysystemowy wręcz, to wydaje się, że na wybory samorządowe, które mają frekwencję o kilkanaście procent wyższą, że w większości to powinien być nasz elektorat. Ale musimy stanąć na głowie, żeby frekwencja w wyborach samorządowych w Grudziądzu tym razem nie była niższa niż w całej Polsce, ale żeby była wręcz wyższa. Bo każdy dodatkowy procent głosujących w wyborach samorządowych to uważam większe nasze szanse na wygranie.